Hej kochani, witajcie na kanale Ladies. Dzisiaj zrobimy dla was tęczowe brwi a la Niki Tutorials, także zapraszamy. Po obejrzeniu tego instatestu od Niki Tutorials, szczerze mówiąc, byłam w szoku, bo mi się spodobał. Ja generalnie nie lubię takich udziwnień. Ja Niki Tutorials oglądam, no za każdym razem jak wypuści nowy filmik, bardzo ją lubię. Uważam też, że ma trochę podobną aparycję na twarzy co ja, więc mam od niej dużo inspiracji makijażowych. Nigdy nie rysowałam brwi tak na kolorowo. U mnie to się pewnie nie sprawdzi, bo mam ciemne brwi i te kolory mogą być słabo widoczne, ale myślę, że u Liwi by to fajnie wyglądało, bo Liwia ma takie ładne brwi, jaśniutkie i ładnie umie malować. No a tutaj zrobiła coś innego, właśnie tą tęczę na swoich brwiach i też bym chciała sobie zobaczyć, czy dam radę się w tym sprawdzić. Chciałabym sobie tak pomalować, nauczyć się zrobić takie brwi, bo wyglądały to dobrze u niej. Zobaczymy, czy u mnie będzie wyglądać tak samo. Niki używała nowych pomad od Kat Von D. Ja niestety ich nie mam, ale mam za to nowy pędzelek do brwi od Kat Von D. I będę używała paletki z Juvia's Place z dużą ilością kolorów. I najlepiej sprawdzić przed, czy mają dobry pigment. Jak nie, no to korzystać ze śminki na przykład. Postanowiłam pędzelek delikatnie zamoczyć, żeby kolory cieni były trochę bardziej intensywne. Mam nadzieję, że to podziała. No i zacznę od żółtego na początku brwi. To zaczynam od środka. O, bierzemy taki czerwony. Nie no, coś tam jednak widać. Zobaczymy, jak to będzie z ciemniejszymi kolorami. Dobra, wygląda chyba tak jak u niej na filmiku. I kończymy z tym żółtym. Generalnie to wydaje mi się, że u mnie to widać tylko tyle, co ja sobie troszeczkę wyjadę ponad brew, ale myślę, że to też jakiś efekt da. Jak widzicie, już mi szybko poszło, już mam tutaj przejście. Tylko właśnie, kurczę, u mnie to się wszystko jakoś tak wyblendowało bardzo. A u Niki jednak widać tak te poszczególne kolory. Dobrze, wydaje mi się, że jedną ja mam już zrobioną. Wygląda fajnie, tak ciekawie. I teraz w sumie końcówka będzie fioletowa i przechodzę do drugiej brwi. No i też tak jak widzicie, tak jak Niki na jednej brwi robię ciepłe kolory, na drugiej brwi zrobię chłodne. Też jakbym chciała upchnąć całą tęczę na jednej brwi, wydaje mi się, że to by był ciężki challenge. Wszystko tutaj jeszcze trochę utrwalę sobie żelem do brwi. Bo jak wiecie, moje brwi są dość wątłe. I jak nie są podkreślone brązem, to widać, że są wątłe, więc tak trochę się postaram je dopasować do kształtu. Dobrze, to idziemy teraz z lewą brwią. Niebieski. Tutaj pojawił się już zielony, a tutaj pomarańczowy, bo połączyły się te dwa kolory. I wygląda to naprawdę fajnie, bo korzystałam z tak naprawdę z 3-4 kolorów, a pojawiło mi się z 5-6. Całkiem fajne. Totalnie nie jestem sprzeciwiona. Ja w ogóle się strasznie ucieszyłam, jak zobaczyłam te nowe pomady od Kat Von D, bo strasznie lubię kolorowe brwi z jakiegoś powodu. Tylko z racji tego, że nie ma na to trendu, no to wiadomo, że nie będę go nosić, bo będę wyglądała jak głupek. Ale jak już będzie na to trend, no to super. Tym bardziej, że i nie tylko Kat Von D, ale też Benefit wypuścił żele koloryzujące do brwi, jakieś tam fioletowe też zielenie. Także nie mogę się doczekać, że wszyscy po ulicach będziemy chodzić jak ufolutki, ale ja lubię ten. Szczerze mówiąc, bardzo mi się ten instatest podobał, ponieważ po pierwsze mogłam otworzyć swoją kreatywną duszę, zamoczyć pędzelek w wodzie i farbie i malować na swojej twarzy. Wydaje mi się, że ludzie jeszcze nie są przygotowani do takiej Anastazji. Ogólnie jest z tym o wiele mniej pracy niż myślałam, że jest, bo wypełniałam te brwi tak naprawdę może, nie wiem, z minutę dłużej niż wypełniam normalnie moje brwi. Jak się pewnie domyślacie, na co dzień tego bym nie zrobiła, ale na festiwal
być może zobaczycie mnie na openerze albo na kołku właśnie w takich brwiach. Na pewno nie do tego makijażu też, także tam mi piszcie w komentarzach, że o Boże, co to za makijaż, do takich brwi absolutnie wiem o tym. Jeszcze można by było pomalować oko jakoś tak na kolorowo, na przykład jednym kolorem, żeby tych kolorów też nie było za dużo, jakimś żółtym i czerwoną śminkę. To byłby dobry pomysł. Ogólnie jest całkiem śmiesznie, na pewno nie na co dzień, ale gdzieś tam na Instagramie może nawet wstawię fotkę. Dzięki za oglądanie, koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy podobają Wam się takie szalone brwi i czy same byście chciały takie sobie zrobić, albo chcieli zrobić. I zapraszamy Was na naszego Instagrama Ladies Oficjalnie. Do zobaczenia w następnym filmie.